Ania Dąbrowska, zapraszam na wiadomości Gminy Dobra. Wracają godziny dla seniorów. Od dzisiaj w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach w godzinach od 10 do 12 zakupy robić będą mogły jedynie osoby po 60 roku życia. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, rząd ponownie wprowadził godziny dla seniorów. Poprzednio przepis ten obowiązywał od kwietnia do maja. Celem ponownego wprowadzenia godzin dla seniorów jest ograniczenie ryzyka potencjalnego zakażenia. Należy też pamiętać, że od soboty cały kraj objęty został żółtą strefą. Oznacza to m.in. konieczność zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W Mierzynie trwa modernizacja ulicy Zakładowej. Zerwano już asfalt i prowadzone są prace budowlane. Droga jest zamknięta dla ruchu. Inwestycja zakłada przebudowę konstrukcji jezdni i skrzyżowania z ulicą Welecką oraz modernizację chodników i zjazdów. Przebudowane zostaną także kanalizacje deszczowa, sanitarna oraz wodociągowa. Zakres prac ulicy Zakładowej w Mierzynie obejmuje przebudowę całego odcinka ulicy wraz z chodnikiem, zjazdami, przebudową wszystkich sieci, czyli kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej. Prace budowlane zakończą się w terenie do końca listopada 2020 roku i cały koszt, wartość cała szacowana jest na niecałe 1 500 000 zł. Przy remizie strażackiej w Dobrej stanęły zadaszone wiaty rowerowe. Inwestycja sfinansowana została ze środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego Gminy Dobra. Wiaty rowerowe powstały przy skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Granicznej. Obok przebiega nowa trasa dla rowerzystów z Dobrej do węzła przesiadkowego Głębokie. Zadaszone wiaty wyposażono w stojaki na rowery. Jest to kolejna inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Dobra. Do końca listopada na terenie całego kraju prowadzony będzie powszechny spis rolny. Badanie realizowane jest raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Dane zebrane w spisie rolnym posłużą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a także dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że trwa powszechny spis rolny organizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Spisu można dokonać poprzez samospis, wchodząc na stronę internetową spisrolny.gov.pl, dzwoniąc na infolinię bądź za pośrednictwem rachmistrza spisowego, który będzie się z Państwem kontaktował z numeru telefonu 22 666 666 2. Spis rolny jest obowiązkowy. W przypadku pytań proszę o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Urzędzie Gminy. Nauczyciele i pracownicy publicznej szkoły podstawowej w Bezrzeczu wzięli udział w akcji Gaszyn Challenge dla Bruna. Bruno to dzielny chłopczyk, mieszkaniec gminy Dobra, który zmaga się z ciężką chorobą kończyn. Aby mógł normalnie funkcjonować, niezbędna jest operacja w USA. Podczas akcji Gaszyn Challenge w szkole podstawowej w Bezrzeczu zbierano pieniądze na 9-miesięczny pobyt chłopca w Stanach Zjednoczonych, gdzie przejdzie 3 zabiegi i rehabilitację. Konieczne będzie m.in. wynajęcie mieszkania i samochodu. 14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Z tej okazji życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Za naszym pośrednictwem życzenia złożyła też wójt gminy Dobra, Teresa Dera. Z okazji Święta Edukacji Narodowej, popularnie, tak jak mówią wszystkie dzieci, Dzień Nauczyciela, chciałabym złożyć wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Okres, w jakim pracujemy, jest bardzo trudny, dlatego też Wasza troska o bezpieczeństwo dzieci, o to, aby jak najlepiej przekazać wiedzę w tym trudnym okresie, jest dla nas bardzo ważna, a przede wszystkim dla wszystkich dzieci uczących się na terenie naszej szkoły. Dlatego też z okazji Dnia Nauczyciela składam najserdeczniejsze życzenia
dużo, dużo zdrowia, radości, pomyślności i przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego zawodu, jakim jest rola w wychowaniu dzieci nauczyciela. Bardzo dziękuję pomyślności. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.